Hej, witam bardzo serdecznie. Znowu jesteśmy w moim akademiku. Tyle, że rzeczą nową jest kamerka, którą jest telefon. Mówcie, jak oceniacie jakość i tak dalej, ponieważ wiem, że na pewno części z Was zmiany kamerki na pewno się spodoba. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was Powrót Czarnej Kompanii. Trzeci tom z cyklu o Czarnej Kompanii. Moim zdaniem tom w jakiś sposób na pewno przełomowy. Zaraz dowiecie się, dlaczego tak uważam. Zacznijmy od tego, że Glenn Cook, w tym filmiku chciałem między innymi podkreślić, że Glenn Cook wcale, jeżeli ktoś by tak uważał, gdzieś słyszał coś tam, moim zdaniem Glenn Cook wcale nie pisze gorzej. To znaczy, że z tomu na tom, moim zdaniem, poziom jest nie dość, że utrzymany, ale nawet bym zaryzykował, że w jakiś sposób im dalej, tym ten poznajemy lepiej tak naprawdę twórczość Glenna Cooka, jego styl. Po prostu go bardziej poznajemy i bardziej przez to rozumiemy. Także ja uważam, że ten tom jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem na to, że Glenn Cook jest autorem, który pisze książki bardzo równo, przynajmniej jeśli chodzi o Czarną Kompanię. Przyznam się, nie mam w chwili obecnej teraz ich przy sobie, ale dzisiaj przyszły mi Delegatury Nocy 3 tomy oraz Imperium Grozy 4 tomy. Kupione nie przez internet, bo jak wiecie, w internecie dostanie Delegatur Nocy Imperium Grozy jest chyba niemożliwe. Z kilku źródeł wiem, że jest w zasadzie niemożliwe. Także no jestem ciekaw, jak w tych dwóch cyklach, które podobno rozgrywają się w dwóch różnych światach, w trzech łącznie z kompanią, jak tam Glenn Cook, jak to wszystko tam u niego wygląda. Przejdźmy do lektury. Trzeci tom Kronik o Czarnej Kompanii. Akcja się rozwija. Jesteśmy coraz bardziej zaangażowani w to, co się dzieje. Kibicujemy. Każdy kibicuje komu chce, chociaż nie mamy zbytnio do wyboru za bardzo bohaterów, ponieważ opisuje Glenn Cook tak naprawdę przez to, że jest to znowu oczywiście pierwszoosobowa narracja. Zaraz rozwinę się nad tym tematem. Przez to, że jest to pierwszoosobowa narracja, my tak naprawdę mamy okazję do poznania no niewielkiej ilości bohaterów. Glenn Cook akurat w Czarnej Kompanii inna kwestia, że on tych bohaterów ma stosunkowo małą ilość. Ale no mówię, to jakby wcale nie jest wadą. W powrocie Czarnej Kompanii narratorem pierwszoosobowym, nowym kronikarzem jest Murgen, stosunkowo młody członek Czarnej Kompanii, który pisze w sposób dosyć taki swojski. Mieliśmy już panią, mieliśmy już Konowała, mieliśmy już Skrzynkę, teraz mamy Murgena i naprawdę każda z tych postaci, która przez chociaż chwilę była kronikarzem Czarnej Kompanii, pisze na swój jakiś taki dosyć wyjątkowy, oryginalny, swojaki przede wszystkim, bo to są jednak różne postacie, sposób. I to widać, to jest bardzo, bardzo fajne. Mam nadzieję, że to światło potrójne tutaj Wam bardzo nie przeszkadza. Mi jakoś niespecjalnie. W każdym razie, mamy Murgena, który. I to dlatego między innymi uważam, że Powrót Czarnej Kompanii jest w jakiś sposób tomem rewolucji, który zrewolucjonował Jezus Maria. Zawsze tak mam. Który zrewolucjonował ten cykl w jakiś sposób, ponieważ w tym tomie Murgen, który jest pierwszoosobowym narratorem, kronikarzem, ma taką zdolność, przy pomocy kopcia co prawda, ale ma taką zdolność, która polega na tym, że jakby może wyjść ze swojego ciała i gdzieś sobie polecieć. Troszeczkę cofnąć się w czasie i nie wiem, i po prostu przez to poznajemy zdarzenia, o których normalnie byśmy nie wiedzieli. Bo wiemy to, co wie tak naprawdę Czarna Kompania. Natomiast Murgen, przemieszczając się właśnie w przestrzeni i czasie, podróżuje po różnych miejscach i poznajemy w ten sposób
punkt widzenia też, czy to, co się dzieje w innych miejscach, u innych bohaterów. Wątek z pierwszych dwóch tomów jest ciągnięty. Jest ciągnięty wątek władców cienia, których zostało tutaj dwóch. Odbili Burzogard w drugiej części, tutaj jest to, ja nie mówię żadnych spoilerów, to wszystko macie tutaj z tyłu, także żeby nie było, znowu. Jest to kontynuowany wątek władców cienia. Jest kontynuowany wątek Kiny, mrocznej bogini oszustów Taglios, która ma wrócić na świat, sprowadzając jednocześnie rok czaszek. To jest chyba wątek, który mnie najbardziej ciekawi, która ma swoich, można powiedzieć, takich kapłanów w postaci Narayana i córki nocy, która jest zresztą córką Konowała i pani. Bo jak wiemy, w końcu Konowałowi udało się panią poderwać, jeżeli mogę się tak wyrazić. I tak jak mówię, to jest dla mnie najciekawszy, najbardziej taki mistyczny wątek, ponieważ ja lubię takie właśnie wątki, jak Okaleczony Bóg choćby w Stevenie Eriksona w Małezańskiej Księdze Poległych. Ja lubię takich bogów, którzy wracają, muszą coś zrobić, jest to takie wszystko mroczne, jest to wszystko takie magiczne, potężne. Lubię takie rzeczy, dlatego tutaj wątek z Kiną mnie jak najbardziej jak najbardziej mnie satysfakcjonuje, jest super. Naprawdę jest super. Co jeszcze? No i oczywiście odwieczny wątek powrotu do Katowaru, czyli tamtej ojczyzny Czarnej Kompanii. Jeśli chodzi o ten tom, to w zasadzie tyle. Ja jeszcze mogę tylko cofnąć moje poprzednie słowa, z których wynikało, gdzie ja mówiłem, że Glenn Cook tworzy wątki banalne. Te wątki nie są banalne. One na samym początku mi się wydawały banalne, natomiast dochodzę do wniosku, że banalne zdecydowanie nie są. Głównie ten wątek Kiny, który wprowadza nam taką właśnie magię, dużo mistycyzmu, dużo takiej właśnie... No wątki z bogami zawsze są wątkami fajnymi, ciekawymi. Ja je bardzo lubię. Czarna Kompania jest bardzo fajna, ponieważ w niej cały czas coś się dzieje. Tak naprawdę no, mamy książki, gdzie no, mamy opisy, jakieś nudne akcje i w zasadzie, które nic nie wnoszą do fabuły. W Czarnej Kompanii cały czas jest akcja. Fakt faktem, że przez to, że jest pierwszoosobowy narrator, nie ma opisów w zasadzie jakichś tam krajobrazów i tak dalej. I uważam, że trochę te opisy zawsze są przydatne. Jeżeli ktoś przesadza, jak Jordan, są no słabe. Natomiast w Czarnej Kompanii tych opisów w zasadzie w ogóle nie ma. To powiedziałem. A i jeszcze to, że Glenn Cook, co pewnie część z Was wie, część z Was się domyśla, Glenn Cook jest bardzo dobrą alternatywą dla tych, którzy znudzili się albo przeczytali już Malazańską Księgę Poległych. Ci dwaj autorzy, ja ich postawiam bardzo wysoko, stawiam ich wśród właśnie, tak naprawdę na czele listy, wśród fantastyki ambitnej. To też myślę, że nie jest fantastyka, którą moglibyśmy sobie czytać w tramwaju, ponieważ bardzo łatwo jest się zgubić. Więc tak, albo w drugą stronę, jeżeli ktoś się przeczytał Cooka, no to zachęcam do Malazańskiej Księgi Poległych. Między innymi ziomeczek, od którego kupiłem Delegatury Nocy Imperium Grozy, Eriksona w ogóle nie znał. Można i tak. Wydaje mi się, że wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Ja ostatnio miałem taki ambitny pomysł, nie wiem, kiedy go zrealizuję. Mam nadzieję, że przed wakacjami jeszcze. Miałem taki ambitny pomysł, żeby przeczytać Ogrody Księżyca i w jakiś sposób nagrać filmik, który wprowadzałby do tego świata Malazu. Bardzo mi na tym zależało. Ostatnio poczułem mega werwę do zrobienia tej szalonej rzeczy. I tym samym zacząć czytać tą sagę jeszcze raz. Co jest dosyć ryzykowne, bo jeżeli znowu zajmie mi to jeszcze dłużej, a jest ryzyko, że zajmie mi jeszcze dłużej, no to nie będę nic z tego pamiętać i nie wiem, czy jest sens czytać to trochę, tylko jak się czyta, to się chyba wszystko powinno poczytać ze względu na dużą ilość wątków. W każdym razie, postaram się w wakacje zrecenzować Śmierć, Zagładę Czarnej Kompanii. Ostatni tom z cyklu. Mam zamiar go
przerobić. Jeśli chodzi o ten tom, tutaj nie ma co polecać, nie polecać, bo uważam, że wszyscy, którzy Czarną Kompanię czytają lub czytali, ten tom mają gdzieś na swoich półkach, ten tom dobrze znają i uwielbiają. Ode mnie na dzisiaj to by było na tyle. No i co? Widzimy się wtedy, kiedy się widzimy. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego na święta wielkanocne.